Dzień dobry, panie i panowie. Dzisiaj zajmiemy się wybitnie technicznym tematem, czyli czymś, na co czekaliście, i będziemy się brać za zapowiadaną od jakiegoś czasu pompę próżniową do amortyzacji. I nawet jeśli nie potrzebujecie tagowej, to myślę, że zrozumienie, o co w niej chodzi, będzie dość ciekawe. Zaczynajmy. I na początek, poza tym całym szpejem, który jest tutaj przygotowany, pasowałoby zrozumieć, po co w ogóle ta pompa próżniowa jest potrzebna. I choć w skrócie rysując damper, powiedzmy laga, oczko, jakaś tam część, kolejne oczko i właściwie wokół tego nakrętka, sprężynka, tu podkładka i jakiś tam prosty amortyzator składający się z tego sztumika i sprężyny, którą dorysowaliśmy, no niejako rozumiecie, jak to działa. Powiedzmy, że odpowiednikiem mojego jakże szpetnego rysunku jest ten sprzęt. Tyle, że wszystko, co trzymam tutaj w ręce, jest nieziemsko bardziej skomplikowane od tego rysunku i te wszystkie zakamarki olejowe, które się tutaj znajdują, no bo przecież to wszystko wypełnione jest szczelnie olejem, tutaj mamy tłok IFP, zaraz pod nim komorę wypełnioną azotem, ale to, co olejem wypełnione ma być, powinno być wypełnione nim w 100%. No i jak domyślacie się, zalewając to ręcznie, wkładając tłok, nigdy nie będziemy mieć pewności, czy w zakamarkach samego tłoka, shimstaku, regulacji, które tutaj są dość proste, ale w przypadku innych amortyzatorów, takich jak ten Ohlins, a on i tak nie jest trudnym przypadkiem, będą dużo bardziej zawiłe, trudne do odpowietrzenia, niejednokrotnie wręcz prawie niemożliwe. No tutaj mamy single tuba, ale jeśli mamy twin tuba, double barrel wersję, no to przecież tam ten obieg olejowy jest niezwykle zawiły i odpowietrzanie tego bez pompy nie daje gwarancji, że będzie to odpowietrzone super, a po drugie trwa wieki. Zatem już wiemy, że pompa próżniowa przydaje się do wypełniania tłumików olejem w 100%. Ale jak ona to robi? Otóż, moi drodzy, ramowa zasada działania jest taka, że jeśli mamy nasz amortyzator, zaznaczymy sobie go w ten sposób, i podpięty do niego wężyk, już widzicie, coś zaczyna nam się tutaj kreować, ten wężyk będzie podpięty w różnej konfiguracji, ale ogółem do jakiegoś zbiornika z olejem. Ale to nie jest takie proste, że podepniemy amortyzator, po prostu rurka, olej, potrzymamy chwilę i ten olej spłynie. Trzeba ten olej wtłoczyć tam pod ciśnieniem, ale i tak samo pchanie tego oleju pod ciśnieniem do amortyzatora nie zdałoby się na wiele, biorąc pod uwagę, że i tak podczas procesu przecież składania tej amortyzacji, po wymianie uszczelek czy po prostu po rozbiórce, no zostało tam powietrze atmosferyczne. Więc najpierw chcemy je usunąć, a w tę pustkę po mieszance gazów, która otacza każdego z nas, chcemy wepchnąć olej. Różnie, czasami w tym miejscu, czasami bezpośrednio do zbiornika oleju, chcemy mieć coś, co będzie nam odsysało powietrze. Vacuum. Ale jak już odeściemy wszystko, zrobimy próżnię, może być to opcjonalnie tędy, będziemy potrzebowali ten olej tam wepchnąć. Damy powietrze do kwadratu, no bo chodzi tutaj o kompresor, który również tam jest. Moi drodzy, no i choć na schemacie wygląda to bardzo prosto i naprawdę w rzeczywistości bardzo skomplikowane nie jest, to jednak zrobienie tego od podstaw, przynajmniej dla mnie, będzie wiązało się z dużą ilością kombinowania. Przenieśmy zatem ten schemat, który tu mamy, trochę na rzeczywistość i opowiem wam, co w ogóle tutaj mam. Sama amortyzacja jest. Amortyzator, który ma specjalne wejście do końcówki, do pompy, który będziemy katować tą pompą, żeby się upewnić, czy ona po prostu będzie działać poprawnie. Dość stosunkowo taki, powiedzmy, popularny, jeśli chodzi o użytek pompą, mamy. Amortyzator jest, punkt A, można powiedzieć, że jest. I te amortyzatory, mimo iż nie jest to bardzo popularne, też da się zrobić pompą. Ale to już będzie w kolejnych odcinkach. Kontynuujmy pozostałe elementy. Jeśli chodzi o zbiornik oleju, na mój stan wiedzy
najlepiej sprawdzają się takie obudowy do filtrów. Mówimy tutaj oczywiście o najlepszym stosunku ceny do możliwości. Taki filtr do wody wytrzymuje do 6 barów. Będzie to wystarczające, dlatego że zwykle będziemy napychać w jakimś przedziale 1 do 4 bar. Ale żeby to funkcjonowało, widzicie, w takiej konfiguracji jak mam tu, ten filtr musi być z zaworem upustowym. Taki zawór upustowy nie występuje w każdym filtrze. Także trzeba się przypatrzyć, żeby taki filtr był z zaworem spustowym, no bo z jednej strony będziemy pchać ciśnienie, z drugiej będziemy ciągnąć podciśnienie, a gdzieś tym olejem trzeba będzie manewrować do amortyzacji. Także sam zbiornik mamy. Końcówki, którymi możemy wkręcić się tutaj, z zamykaczem, ten cały odcinek tutaj mamy. Połączenia tutaj z różnymi przejściówkami to jest. Zbiornik jest. Powietrze to w moim wypadku będzie mały kompresor, bo i tak tu na warsztacie jakiś by mi się przydał. Jest to stosunkowo mały kompresorek, 24 litry, który będzie pchał do 10 barów, będzie tutaj do ogólnego użytku, więc mamy czym napchać. Pompa próżniowa w moim przypadku I220 SV, producent Value, dwustopniowa, pompa kosztująca trochę ponad 8 stówek, też jest. Oczywiście tańsze są jednostopniowe, ale one osiągają niższą pustkę próżnię, w sensie jak po prostu ten projekt wypali, uda się zrobić działający sprzęt, to będziemy kombinować. Tak samo jak z wężykami. Bo wężyki są różne średnice, widzicie, są przezroczyste, bo chciałbym widzieć, czy ten olej płynie, czy powietrze się cofa. Są zwykłe wężyki do na przykład powietrza od kompresora, bo przecież tam nie muszę wszystkiego widzieć. No i będziemy sprawdzać, czy średnica ma znaczenie, czy szybciej odsysa, czy ta średnica nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Będę kombinował zatem nad pompą próżniową, nad różnymi wężykami, nad kompresorem. Bo może uda się to zrobić zwykłą pompką, a może pompką będzie to trwało wieki i nie będzie się opłacało tego robić. Zobaczymy, bo wyobrażam sobie, że ktoś w domowym zapleszu, jeśli chciałby tylko dłubnąć przy, a może nie opłaca mu się na to kupować kompresora, a może tę całą resztę do regularnego serwisu mu się opłaci złożyć. No nie wiem, zobaczymy. Jest tylko jeden podstawowy element, o którym jeszcze tu nie wspomniałem. I to jest właśnie połączenie pomiędzy zbiornikiem a amortyzatorem. Bo jak się zapewne domyślacie, tutaj no przecież nie wypniemy żadnych z tych końcówek. Mimo iż jest ich mnóstwo, to właśnie do amortyzacji będziemy potrzebowali specyficznego sprzętu. I w tym miejscu w blaskach fleszy wchodzi Anzo Suspension, dzięki któremu ta seria materiałów na temat pompy próżniowej będzie powstawać. Wielkie podziękowania dla nich. Oni dostarczają połączenia do amortyzatorów. Takie specjalnie końcówki do odpowietrzania, które niestety producenci różni, końcówki też różne, więc tych końcówek jest sporo. I jak sobie zobaczycie, taki zestaw 6 podstawowych końcówek plus wpinka. Ja tu mam mnóstwo wpinek, bo muszę to wszystko łączyć ze sobą, ale taka bardzo fajna wpineczka jest dostarczana do tej 6 najpopularniejszych końcówek. Teraz ta końcówka w takiej pozycji jest zamknięta, ale jak sobie naciśniemy tutaj, to można zasysać olej. W ogóle opowiem wam o tym później, ale bez nich by się nie udało. Robienie tej pompy bez końcówek do odpowietrzania nie ma żadnego sensu. Czy zrobienie takich końcówek w domu jest możliwe? Być może z jakąś tokarką albo u jakiegoś szpeca? Pewnie tak. Ale czy ktoś z nas ma tokarkę w domu? I zrobi to na tyle dobrej jakości, żeby nie uszkadzało to amortyzacji? Nie znam się. Dla mnie te końcówki są niezbędne. Zatem ten element też mamy. I poza tym wszystkim, o czym opowiedziałem, jest tu jeszcze jedna rzecz, której nie poświęciłem czasu. Jest to filtr, taki osuszacz, który będzie prawdopodobnie w tym miejscu, pomiędzy olejem a pompą próżniową, jeśli puścimy to w ten sposób, dlatego że zasysając przez zbiornik z olejem powietrze, będzie się tam pewnie tworzyła jakaś mgiełka olejowa, albo nie daj Boże, jakbyśmy pociągnęli olej, żeby nie uszkodzić stosunkowo drogiej pompy próżniowej, więc tutaj damy taki filtr.
Nie wiem, czy taki filtr wyłapuje olej, czy to się sprawdzi. Trochę będziemy jechać po omacku. Jeśli macie jakieś swoje doświadczenia, piszcie w komentarzach. Ja tą pompę dopiero będę robił. Z grubsza patrząc, to by było tak, że amortyzator byłby podpięty tutaj, olej byłby w zbiorniku, odessalibyśmy całe powietrze, zrobilibyśmy tu prawie próżnię. Pewien poziom oleju grawitacyjnie utrzymywałby się tutaj w zbiorniku. Zamknęlibyśmy sobie odpływ powietrza do pompy próżniowej i wtedy powoli otworzylibyśmy kompresor, żeby ten olej, który jest tu, wepchnąć do naszego amortyzatora. No, wydaje się, że powinno działać, a czy jest tak w praktyce, okaże się w kolejnych filmach z tej serii. Także, żeby nic Was nie ominęło, subskrybujcie, obserwujcie inne kanały społecznościowe, a my widzimy się w tygodniu, bo na 99% zrobimy sobie streama i o tej pompie próżniowej i w ogóle sensie jej posiadania sobie podyskutujemy. Dziękuję ślicznie patronom, dzięki którym taki projekt mogę ruszyć. No bo wiadomo, że te wszystkie rzeczy poza końcówkami, które od Anso Suspension wleciały, no mogę to wszystko kompletować, no i możemy sobie razem poeksperymentować. Ale również dzięki dla tych, którzy po prostu oglądają, komentują, zostawiają łapki w górę. Tyle z mojej strony na dziś. Trzymajcie się i do następnego filmu. Hej. No, tych końcóweczek to trochę, żebym tego nakupił. A w ogóle takie filtry to kupiłem sobie 3, no bo kto by olej przelewał za każdym razem, a przecież wiadomo, końcówki inne, producenci inni, oleje inne. No będziemy kombinować, będzie, myślę, grubo.